To są zmiany, które wprowadza Ministerstwo Edukacji do podstawy programowej historii. Wczoraj o 15 upłynął 6-dniowy w istocie termin składania poprawek do tego projektu, który już stał się de facto obowiązującą wytyczną zmian, które wejdą do polskich szkół. Posłuchajcie Państwo. Przy zapisie uczeń charakteryzuje różne postawy polskiego społeczeństwa wobec polityki okupantów. Usunięto przykłady Witolda Pileckiego, świętego Maksymiliana Kolbe. Przy zapisie przedstawia i omawia działania rządu Rzeczpospolitej Polskiej wobec tragedii zagłady Żydów. Usunięto jego dalszą część, cytuję, z uwzględnieniem misji Jana Karskiego i roli Żegoty. Z listy osób i wydarzeń, o których uczeń pierwszych lat nauczania historii, 4 do 6 klasa, powinien umieć opowiedzieć, usunięto Zawiszę Czarnego, Zwycięstwo Grunwaldzkie, Przeora Kordeckiego, Hetmana Czarnieckiego, Danutę Siedzikównę, Inkę. Z tematu Polska w okresie wczesnopiastowskim wykreślono, cytuję, dokonania Bolesława Krzywoustego i, cytuję, konflikt z Cesarstwem Niemieckim. Nie było żadnych konfliktów, nie było Bolesława Krzywoustego. Z tematu Polska w okresie rozbicia dzielnicowego wykreślono obowiązek, cytuję, umieszczenia w czasie wydarzeń związanych z relacjami polsko-krzyżackimi. Nie było żadnej wojny z krzyżakami, krzyżacy nie stanowili żadnego, po prostu nie było tego problemu. Jak również wykreślono obowiązek wspomnienia o, cytuję, roli władców piastowskich ze szczególnym uwzględnieniem Władysława Łokietka oraz Kościoła w procesie zjednoczenia. Nie było Łokietka, nie było Kościoła przy zjednoczeniu ponownym Polski w XIV wieku. Dla wspomnianych tutaj czasów Ludwika Węgierskiego i Jadwigi, jego córki, wykreślono z niezwykłą czujnością cenzorską, cytuję, związki Polski z Węgrami. Nie było związków Polski z Węgrami w XIV wieku. Dla wieku XVI usunięto, cytuję, charakterystykę polityki zagranicznej ostatnich Jagiellonów ze szczególnym uwzględnieniem powstania Prus Książęcych. Koniec. O co chodzi? Oczywiście nie było hołdu pruskiego. Nie było czegoś takiego. Dalej. Rzeczpospolita obojga narodów w pierwszej połowie XVIII wieku. Taki temat. Wykreślono z niego. Uczeń charakteryzuje projekty reform ustrojowych Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Konarskiego. Usunięto również. Omawia zjawiska świadczące o postępie gospodarczym, rozwoju kultury i oświaty. Nie, w XVIII wieku nie było żadnych polskich projektów reform i nie było żadnego postępu. Polska to jest zacofanie, to jest oczywiste. Z tematu powstania Stanów Zjednoczonych wykreślono, cytuję, przedstawia wkład Polaków w walkę o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Nie było Kościuszki, nie było Pułaskiego. Znaczy są ich pomniki jeszcze w Stanach, jeszcze ich nie zdemontowano. W pół drogi między Białym Domem a Kongresem wspaniały konny pomnik Pułaskiego i przed Białym Domem pomnik Kościuszki. Trzeba je zdemontować. Myślę, że to niedługo może nastąpi. Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej. Usunięto zapis. Charakteryzuje cele i konsekwencje Konfederacji Barskiej. No, oczywiście Konfederacji Barskiej nie mogło być. Epoka napoleońska. Usunięto, cytuję, opisuje okoliczności utworzenia Legionów Polskich oraz omawia ich historię. Wykreślono również, cytuję, opisuje powstanie Księstwa Warszawskiego, jego ustrój i terytorium. Ziemie polskie w latach 1815-48. Usunięto, cytuję, wskazuje na mapie podział polityczny ziem polskich po Kongresie Wiedeńskim. A więc... O co tutaj chodzi? Nie było rozbiorów, nie było podziału tego państwa, no bo o to chodzi w tym cytacie, prawda? Wskazać na mapie podział polityczny ziem polskich. No, że byli jacyś rozbiorcy. Nie było żadnych rozbiorców, nie było rozbioru. Przy dziale Powstanie Styczniowe w punkcie dokonuje charakterystyki działań powstańczych. Usunięto jego dalszą część, cytuję, z uwzględnieniem, jeśli to możliwe, przebiegu powstania w swoim regionie. O co tu chodzi? O to, że jeżeli pojawia się jakaś wzmianka o powstaniu, to ono nie miało nic wspólnego z tobą.
Powstanie styczniowe gdzieś w Sandomierskiem, czy na Podlasiu, czy na Kurpiach, nie ma śladów, nie ma żadnego związku między uczniem, jego rodziną, jego tradycją, a tym, że kiedyś walczono na tej ziemi o niepodległość Polski. Myślę, że to będzie też z Warszawą, z Powstaniem Warszawskim. Nie ma żadnego związku między Warszawą a Powstaniem Warszawskim. Taki obowiązek będzie zapewne w następnym rozporządzeniu wprowadzony. Ale wróćmy do tego rozporządzenia. Sprawa polska w czasie I wojny światowej oraz Europa i świat po I wojnie światowej. Usunięto z tego działu, cytuję, omawia umiędzynarodowienie sprawy polskiej, akt 5 listopada, rolę Stanów Zjednoczonych. No, nie ma tego w drodze do niepodległości Polski. Usunięto również, to jest ciekawe, informacje na temat traktatów Locarno i włoski faszyzm. Dlaczego? Od razu Państwu wyjaśniam. Locarno to był układ z 1925 roku, w którym państwa zachodnie zgodziły się na układ z Niemcami weimarskimi, w którym uznano nienaruszalność granic zachodnich, czyli granicy Niemiec z Francją i Belgią, i naruszalność granic wschodnich Niemiec. Czyli de facto państwa zachodnie otworzyły możliwość agresji czy rewizji granic, może tak powiedzmy ostrożniej, Niemiec z Polską i Czechosłowacją. A dlaczego nie ma włoskiego faszyzmu? No tu odpowiedź jest banalna. Bo tylko w Polsce był faszyzm. W Polsce się faszyzm narodził. Mussolini tu nie ma znaczenia. Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 roku. Agresja Niemiec i Związku Sowieckiego. Wykreślono w tym temacie, cytuję, podaję przykłady szczególnego bohaterstwa Polaków, na przykład obrona poczty w Gdańsku, walki o Westerplatte, obrona wieży spadochronowej w Katowicach, bitwy pod Mokrą i Wizną, bitwa nad Bzurą, obrona Warszawy, obrona Grodna, bitwa pod Kockiem. Trzeba zapomnieć, nie było tego. Nie ma tego. Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką. Usunięto. Wyjaśnia przyczyny i rozmiary konfliktu polsko-ukraińskiego. Przepraszam, wprowadzono. Wyjaśnia przyczyny i rozmiary konfliktu polsko-ukraińskiego zamiast rzezi wołyńskiej na Kresach. Już nawet nie ma mowy o ludobójstwie, ale nie było nawet rzezi. Był konflikt polsko-ukraiński. Świat po II wojnie światowej. Usunięto, cytuję, omawia sytuację w ZSRS i państwach jego strefy wpływów z uwzględnieniem wydarzeń na Węgrzech w 1956 i w Czechosłowacji w 1968. Nie było żadnego antykomunistycznego powstania na Węgrzech w 1956, ani nie było praskiej wiosny w 1968. Ten komunizm musiał być wyjątkowo dobry, skoro nie było 1956 roku na Węgrzech, ani 1968 w Czechosłowacji. Naprawdę ta czujność w obronie dobrego imienia komunizmu jest zastanawiająca. W dziale Stalinizm w Polsce i jego skutki oraz następnym dziale Polska w latach 57-81 wykreślono, cytuję, omawia system terroru stalinowskiego w Polsce i ocenia jego skutki. Nie było żadnego terroru stalinowskiego. Notabene natrafiłem na stronie Gazety Wyborczej informację, że właśnie ukazał się tam duży artykuł w niedzielnym wydaniu chyba z zeszłego tygodnia, znaczy sobotnio-niedzielnym, o tym, jakim fajnym chłopem, przepraszam, bo to w takiej konwencji, był towarzysz Tomasz, czyli Bierut. Bo ten kochał kobiety, bardzo dużo kobiet kochał i przyjmował u siebie. Swoją drogą feministki jakoś się nie burzą na ten obraz, no jednak takiego powiedziałbym stalinowskiego macho, który zaliczał kochanki jedną za drugą. Ale akurat towarzysz Tomasz, czyli Bierut, z czego będzie słynął? No z tego, że miał wiele kobiet. To jest jedyny powód jego obecności w naszej pamięci. Bo w szkole już się dzieci nie dowiedzą o tym, że był jakiś stalinowski terror w Polsce. Usunięto również dla tego okresu późniejszego, 57-81, cytuję, przedstawia rolę Jana Pawła II i ocenia jego wpływ na przemiany społeczne i polityczne. Nie ma, nie było Jana Pawła II w 78, 9, 80. Nie było. Ciekawe, że w dziale Miejsce Polski w świecie współczesnym usunięto nawet, cytuję,
przedstawia i sytuuje w czasie i przestrzeni proces rozpadu Układu Warszawskiego i odzyskania suwerenności przez Polskę. Koniec cytatu. Nie wiadomo, czy należy to rozumieć w ten sposób, że Układ Warszawski nadal obowiązuje, czy raczej chodzi o to, że nie należy w żadnym miejscu wspominać pojęcia suwerenność Polski, niepodległość Polski. Wiem, że jak Państwo to słyszycie, to możecie albo czuć się znudzeni, bo to no jakby wiecie Państwo zapewne, w jakim kierunku te zmiany zmierzają. Więc przepraszam, jeśli znudziłem, ale wydaje mi się, że to połączenie, albo możecie Państwo nie dowierzać, ale to można sprawdzić na stronie MEN, gdzie to jest ten dokument pokazany, są skreślenia, są innymi kolorami zaznaczone usunięcia. Kiedy się to przeczyta razem, to widać w tym niezwykłą spójność i konsekwencję. Bo oderwany jeden, media skupiły uwagę głównie na rzezi wołyńskiej usuniętej z zastąpieniem jej konfliktem polsko-ukraińskim. To jest ważna sprawa, ale ona tworzy część całości. A istotą całości jest wykreślenie pamięci o niepodległości Polski, o tym, że bywali w historii przeciwnicy zewnętrzni tej niepodległości, że bywali zdrajcy wewnętrzni, którzy tę niepodległość sprzedawali i że byli bohaterowie, którzy tej niepodległości bronili. To jest właśnie temat naszego cyklu wykładów. Oczywiście dodatkowo może warto wspomnieć, że zmiany w zakresie lektur obowiązkowych też są ważne. W tym pierwszym zestawie dla klas nauczania w szkole podstawowej usunięto jakże charakterystycznie Władysława Bełzę, wiersz Kto ty jesteś, Polak mały, i Zbigniewa Herberta. W klasach wyższych wykreślone zostały Kronika Gala, Pamiętniki Paska, Hymn do miłości ojczyzny Krasickiego, Franciszka Karpińskiego, Wybór sielanek i pieśni religijnych, chodzi o kolędę Bóg się rodzi, jej nie może być, Konrad Wallenrod Mickiewicza, Nieboska komedia Krasińskiego, Rozdziobią na skruki wrony Żeromskiego, Chłopi Rejmonta, Nowakowskiego, Raport o stanie wojennym, Droga donikąd Mackiewicza. To jest oczywiście fragment nieco dłuższej listy likwidacji. Ta droga donikąd, powiedziałbym, jest w tym wymazywaniu wyraźnie wytyczona. Myślę, że właśnie stąd wynika, z tego przytoczenia, przypomnienia tego, do czego zmierzają działania obecnego rządu, wynika obowiązek przemyślenia tego, co my możemy zrobić, jak możemy przeciwdziałać temu zjawisku, którego obserwujemy dopiero bardzo nieśmiałe pierwsze akordy. To sobie uświadommy, że ten rząd istnieje dopiero 3 miesiące. Poprzednia, rzeczywiście daleko idąca reforma, jak ją nazywano, likwidująca w dużej mierze nauczanie historii w gimnazjach i liceach, z roku 2012, przypomnę, została dokonana po 5 latach rządów Platformy. A tu już po 3 miesiącach mamy coś, co jest na razie takim preludium. A co jest celem? Znaczy pójdzie za tym na pewno za pół roku, za rok zmiana radykalna. Jaki jest jej cel, już wiemy, ponieważ w Parlamencie Europejskim otwarto, jak to się nazywa tym językiem nowomowy eurokratycznej, europejską przestrzeń edukacji. Teraz nasze nauczanie historii musi wpisać się, historii polskiego, w europejską przestrzeń edukacji. Więc zrozumiałe, że nie może tam być wspomnienia Grunwaldu, Maksymiliana Kolbe, nie może tam być tego wszystkiego, co zostało właśnie wyrzucone. Ale nie może być wielu innych rzeczy, a w dodatku będą musiały być te rzeczy, o których nie mówiłem. Bo na razie jest mowa tylko o wyrzucaniu. Ale przecież będą wprowadzone inne treści. Nie będę rozwijał tego wątku, bo nie chcę mówić o rzeczach, które jeszcze się nie zmaterializowały, ale wskazuje kierunek tych zmian, które wydają się najbardziej prawdopodobne i spójne z systemem zapowiedzianym już przez ową, no powiedziałbym, rewolucję w zakresie podstawy programowej. Niektórzy zresztą mówią, podstawa programowa, nic takiego ważnego, nauczyciele przecież mają pewne minimum swobody, mogą korzystać
z niej, z różnych podręczników. Otóż podstawa programowa ma zasadnicze znaczenie, bo nawet jeżeli teraz są jeszcze dostępne podręczniki, te starsze, nie tylko te z okresu, powiedziałbym, rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale te jeszcze starsze, gdzie no jednak mimo wszystko była mowa o tych rzeczach, które tu zostały skasowane. Ale podstawa programowa wytycza kierunek, zgodnie z którym już teraz pisze się nowe podręczniki, te, które będą już gotowe dla klasy, która zacznie swoją edukację 1 września roku 2024 i w następnych latach. I one będą już napisane zgodnie z tym schematem. Dlaczego? Bo wydawcy chcą zarobić. A żeby zarobić, muszą uzyskać akceptację Ministerstwa Edukacji. A ministerstwo, zgodnie z formularzem, sprawdza w pierwszej kolejności zgodność podręcznika z podstawą programową. Nie zgadza się, to nawet podręcznik nie idzie do recenzji. Po prostu jest wyrzucany do kosza w ministerstwie. To jest kierunek zmian.